Także proszę Państwa, co może dziennikarz, a czego nie może dziennikarz? No ale jeżeli tutaj w Warszawie te dziennikarki sterują i kierują polityką, to tak jak w kościele. No masz głosować na Wałęsę na przykład, coś takiego, nie? No to po co to komu? My chcemy prawosławne. Pascha w Białymstoku na przykład. Białystok. Prawosławie. No takie coś wcisnę, zobaczymy. Pascha. Parafia prawosławna w Krakowie. O Białymstoku mi chodziło. A to jest... A tu Kraków wciska. Wykonaniu poznańskiego. Także lepsza już jest ta pielgrzymka. Proszę Państwa, w Białymstoku. Pielgrzymka. Tak, pielgrzymka. Dajmy łapkę, że nam się podoba. Tak, o. I już. Radio Koncita. Także proszę być z nami. Proszę być z nami, gdy nadaje radio Tok FM Euro Koncita. Barbie, Baby, Langstrom Extra. Tak, tak, Radio Koncita. Proszę. Proszę. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym i miłość. Zdrowaś Pan powoduje, że musimy płacić więcej za produkty lub usługi. Jana Pawła II, aby być odpowiedzią na to, co już wtedy dało znać o sobie w świecie. Na zamachy bombowe, na przemoc, Radio na gwałt. Ale również, aby być odpowiedzią na bezsens, jaki zaczął dotykać młodych ludzi. Bezsens ideologiczny i filozoficzny. Pustka życiowa i duchowa. Jan Paweł II, który znał doskonale młodzież, wiedział, że trzeba na nowo młodych zaprowadzić do Chrystusa. Jak młodzieńca ewangelicznego, który przyszedł do Pana Jezusa i pytał: Panie, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne? Usłyszał wtedy odpowiedź: sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. Jan Paweł II nie wahał się. Wiedział, że młodych trzeba prowadzić do Pana Jezusa. Również i dziś, na początku XXI wieku, w sytuacji, kiedy coraz więcej zamachów bombowych, które dotykają różne części naszego globu, Europę i inne miejsca, Azję czy Afrykę. Odpowiedź ucznia Chrystusowego to odpowiedź odważnego pójścia za Chrystusem z palmą w ręku, z symbolem męczeństwa i z gałązką oliwną, z symbolem pokoju. Zielona gałązka oliwna, która pojawiła się przyniesiona przez gołębia do Arki Noego, zawsze budzi nadzieję, że kończy się czas przemocy, kończy się czas gwałtu. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja. Naszej ojczyźnie również wczoraj w Niedzielę Palmową wyruszyły pochody młodych ludzi i starszych z palmami w ręku, zgromadzonych wokół swoich biskupów, swoich pasterzy w Warszawie, w Krakowie.
Krakowie, w Szczecinie, w Gdańsku, w Rzeszowie, wszędzie tam, w Łodzi, razem ze swoimi rodzicami, razem ze swoim rodzeństwem. Radosne hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Palma w ręku budzi nadzieję, że człowiek może pokonać przy pomocy siły miłości gwałt i przemoc. Palma w ręku dodaje odwagi dla tych, którzy się boją wychodzić ze swoich domów, czy wsiadać do metra, czy do pociągu, bo nie wiedzą, co może się stać, czy dojadą do celu swojej podróży. Ojciec Święty Jan Paweł II razem z młodymi jeszcze raz staje dzisiaj z nami na początku Wielkiego Tygodnia 2017 roku. Zachęca młodych, aby stanęli przy krzyżu, aby stanęli przy ikonie Matki Bożej, przy Maryi, która szła odważnie po drogach Jerozolimy, poprzez Triduum Paschalne, poprzez Golgotę, aż do chwili zmartwychwstania, aż do tego momentu, kiedy ona również zobaczyła pusty grób i usłyszała radosne Alleluja. Ojciec Święty Jan Paweł II, który inicjował Światowe Dni Młodzieży po to, aby pokazać, jak wielka jest siła jedności, wielka jest siła wspólnoty ludzi, którzy idą razem z Chrystusem, idą za Chrystusem i za Jego Matką, trzymając w ręku palmy, symbol męczeństwa, i gałązki oliwne, symbol pokoju. Jak wielka jest siła i moc tej wspólnoty, która woła hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja. Dzisiaj na początku Wielkiego Tygodnia, w poniedziałek Wielkiego Tygodnia, chcemy potwierdzić nasze pragnienie pójścia za Chrystusem razem z młodymi, razem ze świętym Janem Pawłem II, razem z tymi, którzy proszą Boga o pokój i opłakują śmierć, tragiczną, dramatyczną śmierć swoich bliskich w zamachach. Jest możliwy pokój, ponieważ Chrystus, który wchodzi do Jerozolimy, Chrystus, który wchodzi do świątyń naszych miast, na nasze place, razem z palmami, razem z gałązkami oliwnymi, jest Panem i Księciem pokoju. Jego pokój jest oparty na miłości, na przebaczeniu. Jego pokój wzywa młodych ludzi całego świata i naszej ojczyzny do tego, aby odważnie szli, aby nigdy nie wycofywali się, ale aby dawali świadectwo. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja. Był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyznę, przygotowany przez księdza profesora Jana Machniaka. Zamyślenia wielkopostne prowadzi ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kochani moi, już Wielki Poniedziałek. Cmentarze są miejscem ciszy, miejscem refleksji, spokoju, modlitwy. Piramidy przypominają potęgę faraonów. Są tajemnicze dla pamięci pokoleń. Grób Pana Jezusa był wykuty w skale. To nie był dół. Wchodziło się tak, jak się wchodzi do pomieszczenia. Nasz Pan nie miał nawet własnego grobu. Dobry Józef z Arymatei życzył Jezusowi świeżo wykutego w skale grobowca. Politycznie usłużni donieśli światowi. Ten oszust mówił, że gdy go zabiją, poprzednia jest zmartwychwstanie. Więc Piłat kazał zatoczyć kamień, zapieczętować grób, postawić strażę.
Tak też się stało. Ale wróćmy jeszcze na nasze cmentarze. Ciała pierwszych chrześcijan, męczenników, mieszkających w Rzymie, chowano w katakumbach. A katakumby to podziemne cmentarze w ścianach po wulkanicznej lawy. Tam do Anglo-Ameryki Białystok nie wpuszczają rychodupców, żebraczestwa, proszę Państwa, no różnych takich opcji, jak tu kradną, napadają, zabijają. No do czego to podobne, proszę Państwa? Nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami, pozostać. Buziaczki i proszę jeść czarki. Proszę Państwa, jadę z T-Mobile'u tam na Puławskiej 16, czy ile tam przy Rakowieckiej, i potem wracam. To dziesiątka tramwaj, jeden, potem patrzę, no bo dziesiątka skręca w lewo, to drugi tramwaj, wsiadamy, a drugi tramwaj też dziesiątka, jeden za drugim, jedna dziesiątka za drugą, taki tu burdel w tej Warszawie, to gdzie? Tu będzie porządek. Kiedy? Gdy tutaj jest mydło i powidło, a zgrzytają na siebie zębami oceniająco, no to po prostu zachowują się jak gady. Posiejpane te szorty, to nieważne, ale wiecie Państwo, żeby człowiek we wnętrzu był jakiś taki czysty, no to jeżeli dziesiątka jedzie za dziesiątką, tramwaj w Warszawie, to do czego to jest podobne? Tam byłam w tym T-Mobile, bo rzeczywiście przy Rakowieckiej można zapłacić z karty, kartą. No i babka weszła elegancko z dowodu na moje numery, bo mogę nie pamiętać ani jednego numeru. I załatwiła przyściutko elegancko. Natomiast tutaj przy Placu Konstytucji, bliżej centrum, gdzie i te sądy, i te żebraczki na etacie, proszę Państwa, w Orange, na górze, gdzie jest kasa, no ona nie umiała wejść w moje konto, jeżeli nie ma konta klienta. Ja dałam jej rachunek i numer konta bankowego w ogóle. Imię, nazwisko, to. No to ona nie mogła dojść. No to powiedziałam, że ja za te światłowody, co sobie odpuszczę, jeszcze zapłacę za 2 tygodnie. Nie muszę się spieszyć, wpłacać oszustystycznej firmie Orange za światłowody. No i tak rzeczywiście było. Jesela, tato ojca Mirosława Jesela, redemptorysty. Pogrzeb będzie miał miejsce we wtorek, 11 kwietnia o godzinie 11 w kościele parafialnym pod wezwaniem Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej Halębie. Polecam również zmarłą Danutę Giers. Radio kończy. Dołączam również wszystkie intencje modlących się wraz z nami. Także proszę Państwa, wiadomości. Jesteśmy mentalnie w Białymstoku.